Wydawało mi się, że znalazłem to, co chcę robić w życiu. Zacząłem grać dość późno na perkusji. Razem z przyjacielem założyliśmy taki zespół jazzowy, poszukujący. Właściwie po pierwszym koncercie dostaliśmy od razu propozycję wydania płyty. Ta płyta się ukazała, zbierała całkiem fajne recenzje też, ale w momencie, kiedy ona się pojawiła na rynku, kiedy pojawiła się w sprzedaży, ja już wiedziałem, że sobie nie pogram. Przeżyłem mniej więcej taki okres półtorej roku, o którym opowiadam, że przez półtorej roku się witałem ze śmiercią, bo ja wiedziałem, że mój czas się kończy. No to był stan zrezygnowania. Stan rezygnacji i bez nadziei. Próbowałem znaleźć lekarzy, którzy byliby mi w stanie pomóc. Jak się okazało, że lekarze nie wiedzą, co z tym zrobić. Szukałem różnych innych metod. Gdzieś się naczytałem o miejscach mocy. Widziałem, że gdzieś w Polsce ponad na Wawelu jest. Wyczytałem, że w Poznaniu jest takie miejsce w katedrze i w Operze Poznańskiej. Ja się wybrałem do tej katedry z takim nastawieniem, że sobie posiedzę w miejscu mocy, może mnie uzdrowi. Bardzo szybko odczułem, że to jest jakiś idiotyczny pomysł. Zbierając się do wyjścia z tego kościoła, to było w katedrze, w kościele, zdążyłem tylko rzucić, bo skoro to kościół do góry, Boże, jeżeli jesteś, to pomóż, bo umieram i cierpię. No i od tego miejsca się zaczyna przygoda. Pamiętam tego dnia, jak wróciłem do domu, pomyślałem sobie, że bo wiedziałem, stanąłem oko w oko ze śmiercią i pomyślałem sobie, że jeżeli teraz moje życie ma się skończyć, ogarnął mnie strach, że po tamtej stronie może nic nie być. Ja sobie uświadomiłem, że jeżeli miałoby tak być, to ja tego nie chcę. Nie chcę, żeby moje życie się kończyło. I pobiegłem do profesora Google, do komputera, wklepałem hasło śmierć kliniczna i przeczytałem świadectwo człowieka, który przeżył śmierć kliniczną i wybrał się na tamtą stronę. Spotkał się z Jezusem. I to świadectwo mną wstrząsnęło. Zaczęły się dziać ze mną dziwne rzeczy w trakcie czytania tego świadectwa. Przede wszystkim czytając wiedziałem, miałem pewność, że to, co czytam, jest prawdą, że ten człowiek naprawdę to przeżył. I doświadczyłem tego samego, co on. Ktoś przyszedł do mnie, nie miałem wątpliwości, że to jest Bóg. Jak Bóg przychodzi, człowiek nie ma nigdy wątpliwości, że to jest On. I wyświetlił mi fragmenty mojego życia. To nie było całe życie, to były tylko fragmenty, które ja już wyparłem dawno z pamięci. I pokazał mi je z kompletnie innej perspektywy, niż ja je mogłem znać. I okazało się tak samo, jak u tamtego człowieka, że nie jestem takim fajnym człowiekiem, jak mi się wcześniej wydawało. Żyłem w takim przeświadczeniu, że jestem całkiem dobrym człowiekiem. Wiedziałem, że w takim stanie ja nigdzie indziej, jeżeli umrę teraz, nigdzie indziej się nie znajdę niż w miejscu oddalonym od Boga. Biblia to miejsce nazywa piekłem. Pamiętam, że następnego dnia rano wstałem i zrozumiałem, że to, co zrobiłem w kościele, to była modlitwa, na którą Bóg odpowiedział od razu. I wiedziałem, że można się modlić i zawołałem rano do Boga: pokaż mi w takim razie, co ja mam zrobić, żeby naprawić to moje spaprane życie. Trafiłem wtedy przez internet na stronę Szukając Boga. Wypełniłem formularz i napisał do mnie człowiek, mój przyjaciel teraz, Darek. Darek mnie nakierowywał na konkretne fragmenty w Biblii, które mi rozjaśniły, czym tak naprawdę jest Ewangelia. Zrozumiałem, że za to moje spaprane życie Pan Bóg już zapłacił. Przyszedł, stał się człowiekiem, przyszedł jako Jezus, przeżył bezgrzeszne życie i postanowił za mnie ponieść śmierć na krzyżu. Tylko żeby ta zapłata na krzyżu miała dla mnie moc, ja powinienem odpowiedzieć na to, oddając mu swoje życie. I Biblia mówi o tym, że jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, w sercu uwierzysz, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. To nie była łatwa decyzja dla mnie, bo nagle w tym momencie pojawiła się cała masa wątpliwości i pragnień, które przecież miałem do zrealizowania. Teraz muszę moje życie oddać komuś, tak? Kto ma nim kierować. To nie było proste. Ale pamiętam, kiedy podjąłem tę decyzję, miałem uczucie, jakby worek z kamieniami z pleców spadł.
poczułem się wolnym człowiekiem. Podjąłem tą decyzję już prawie 5 lat temu. Zaraz po podjęciu tej decyzji odczułem, że poczułem się lekki, tak jak powiedziałem. Zacząłem doświadczać Bożej miłości. I tak jak Biblia mówi, Pan Jezus obiecał, że objawi siebie i Ojca. Ja doświadczam od tych 5 lat bardzo konkretnego i prawdziwego prowadzenia przez Boga. Mogę jedynie powiedzieć, że życie, które dostałem od tamtej pory, jest czymś, czego nie zamieniłbym na nic innego. Pamiętam, Darek mnie przekonał takim zdaniem do podjęcia decyzji, jak mówiłem, że się wahałem. Powiedział, że zna całą masę ludzi, którzy powierzyli swoje życie Wszechmogącemu i nie zna nikogo, kto by tego żałował. To mnie zastanowiło i przekonało ostatecznie. Pamiętam, że zaufałem mu w tym, że faktycznie Bóg jest kimś, jest jedyną osobą, której można zaufać w 100%. Nie ma innej osoby.